miał stąd powiedz. No, poproszę kamerę. Dziękuję, proszę 5 zł. Proszę, dziękuję. Asi! Dla Asi zarobiłeś? Dziękuję! Mikołaj, poproszę pizzę. Pizzę poproszę. Pizzę mi daj. Dziękuję! Pyszno! Najszybszą pizzerię świata, Mikołaj, wiesz? To się chwali. 5 gwiazdek, kochanie, za tempo. Myślałem. Tak to się tak. No. Dzień pierwszy, znaczy drugi, zwiedzamy wszystkie place zabaw na osiedlu. Ale tu tego jest dużo, więc... Czas dla was, bo czas wybrać outfit. Jestem ciekawa, czy wybierzecie tak samo jak ja. I tutaj opcja numer 1. Dobrze to wygląda. I teraz pokażę wam jeszcze drugą. To jest generalnie pierwsze wyjście w tej sukience. Ona chyba czekała po prostu. Strasznie mi się podoba ta góra, jak ona jest skrojona. Bardzo ładnie to wygląda. Wybaczcie, się podrapałam chwilę temu. Natomiast bardzo mi się podoba, jak to wygląda. I teraz ubieram drugą sukienkę. Dobra, i czas na opcję numer 2. Także obstawiajcie, ja wam potem pokażę, którą wybrałam. To jest takim rozpierdaczkiem tutaj. I też taka mega zwiewna, letnia i wakacyjna. A super też pieki, bo pasują absolutnie do wszystkiego. W końcu mam idealne beżowe szpilki. My powoli zbieramy się na event. Generalnie mieliśmy jechać Uberem, ale jakoś zupełnie inaczej zapamiętaliśmy ceny Ubera. Stwierdziliśmy, że skoro mamy swój samochód, to mimo wszystko wygodniej będzie jechać samemu. Także ładujemy się do własnego samochodu, bierzemy taki zapas godzinny, ponieważ teraz pokazuję, że tak 30 minut pojedziemy, ale to jest za godzinę, więc mogą się zrobić korki. Zobaczymy. Natomiast lepiej być trochę wcześniej, niż się spóźnić. Z takiego założenia wychodzimy. Jestem ciekawa, jak to u was wygląda. Jak widzicie, wybrałam niebieską sukienkę. A ja białą koszulę. Tak. Krzyś jest generalnie wystylizowany z pomysłu Patrycji. Tak, z ostatniej sesji. Jak najbardziej. Wszystko jest jakby od nim. Moja jest koszula, ale tak. O taką samą mi wtedy zaproponowała, więc... Tak, więc nawet dokupiliśmy te same buty, bo były super. Mikołaj śpi, został z ciocią. Dzięki Asi możemy być tacy spokojni. Tak, Asia nam strasznie dużo pomogła. To jest niesamowite to, że mogliśmy wczoraj na przykład sobie skoczyć razem po te rzeczy do... Zgubić się na parkingu. Tak, kurde, no super. No i to, że na przykład, nie wiem, poszedłem po bułki, ona z nim była i... Tak, tak. I mega. Mega to jest, no, rewelacja. To jest też patent na 400 metrów, udane wakacje z dzieckiem. Ciocia. Potem mamy jeszcze plany na popołudnie. Idziemy na coś dobrego, znajdziemy sobie jakąś może atrakcję, może uda się wyjechać na Pałac Kultury, zobaczymy, tak jest w planach. No. Zobaczymy, czy się uda, bo nigdy nie byliśmy. W sumie byliśmy obok Pałacu Kultury, ale nigdy nie byliśmy w środku. Ja więc... byłem w środku, jak byłem bardzo mały. Tak? Tak, raz. Nie, to ja nie byłem. Ale ja nie pamiętam tego. Wiem, że tam był jakiś taki koleś, który puszczał windę. Odkryjemy to na nowo. Może tam dalej pracuje. Trzymajcie się. Ten pas jest bardzo mocny. Sieć z ronda. Wiedziałam, że poleci. Ale super, 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 super. I fajnie się jechało, wiesz, wszystko było generalnie bardzo dobrze. Mega test, fajny wypad. Jeszcze by, jak zawsze, Zasią, zazwyczaj Zasią i Sebastianem, mógłby być jeszcze jeden dzień. No, mógłby być jeszcze jeden dzień. Nikt by się nie ubrać, jakbyśmy mieli jutro wolne. Tak. No ale mieszkanie trafiliśmy, apartament trafiliśmy, rewelacyjny. No mieszkanie jest genialne, po prostu pod względem też, to ja patrzę tak Mikołaja, no nie? Tak. Że on naprawdę się tam świetnie czuje, goni bardzo cały spokojnie. Czas. Z jednego pokoju do drugiego, już wie gdzie co ma, więc już sobie sam... Jak czuje się jak u siebie w domu, jakby tam nie, że jest tam pierwszy raz, tylko jakby wracał często.
No, ale wydaje mi się, że jeżeli byśmy mieli jechać do Warszawy, to zatrzymamy się znowu w czymś takim, byłoby super, nie? Tak, też tak uważam. Jedyne co, no to brakuje tego śniadanka, no nie? Niby, no jem inaczej, ale były te, wiesz, pączki z rana, świeżo z piekarni, no to... Tak, no to można powiedzieć, że śniadanko. Co prawda nie 10 tysięcy rzeczy do wyboru, ale jakie dobre pączki. Krzyś przyniósł takie pączki, że aż bym go zjadła teraz. Powtórz, żeby to było naprawdę dobre, ale już nie będę brał rogalików, tylko wezmę tylko i wyłącznie pączki. Tak, tak, i tak samo zrobimy. To widzimy się już z eventu. Nawet z lampki zrobić gimbala, nie? To tak, myśmy jesteśmy na evencie, to jest fajnie. Dużo ludzi, bardzo dużo ludzi. No ale super, będzie. Premierę naszej nowej linii kosmetycznej Bibio. Jesteśmy tutaj dziś z Ewą, z którą mam ogromną przyjemność współtworzyć kosmetyki. Dwa słowa o genezie powstania naszej firmy, bo z częścią z Was już miałam okazję się złapać i pewnie już przekazałam tę historię, która jest bardzo bliska mojemu sercu, a z częścią z Was widzę się po raz pierwszy i chciałabym tam... Obiecuję, że to będzie bardzo krótki temat. Natomiast ja zanim poznałam Magdę Szymanowską, byłam totalną ignorantką, jeżeli chodzi o kwestie pielęgnacji ciała. My już po evencie było niesamowicie miło. Poznaliśmy Ewę, poznaliśmy Adę, poznaliśmy wiele niesamowitych kobiet, dziewczyn. No, mega miłe spotkania. Była też Oliwia, tak, z którą nie widzieliśmy się kupę czasu, a znacie ją z filmów z drugiego kanału, więc fajnie było się spotkać. Mam nadzieję, że teraz uda się spotykać częściej. Fajnie było, mi też się mega podobało, mimo że to był temat włosów. I, tak, temat to... włosów i taki babskie grono dość, nie? Tak, jedyny facet na sali, hu hu! Tak! To mój było mąż. Mega fajne. Ale my zawsze razem. Jak tylko można, to zawsze wszędzie jesteśmy razem, dlatego to już jest tak, ja zawsze mówię zaproszenie, super, dziękuję, będę z mężem. Było bardzo, bardzo fajnie. Też mi się podobało, zarówno ten spotkanie z całą tą Ewą, to też było dla mnie super. Tak. Fajna przykład. No to jest kolejne takie spotkanie. Ostatnio mamy takie szczęście do spotykania ludzi, którzy ładują pozytywną energią. Ostatnio takie szczęście w życiu, że spotykamy samych niesamowitych, inspirujących ludzi, którzy tak ładują pozytywną energią. Bo wiecie, można spotkać jakąś osobę, poznać ją i no dobra. No nie? Albo wręcz wyciąga z Was energię. Natomiast ostatnio mamy takie szczęście, że poznajemy i spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy tylko i wyłącznie tej energii dodają, jakby wzajemnie się ładujemy i to jest takie, ja wiem, że może to jest takie coachowe gadanie, ale tak to jest, tak to jest. Gdy spotkasz na swojej drodze osobę, która ma taki vibe, który ciebie dobija energetycznie, znaczy dobija w sensie, że wiesz, dobijasz pod kurek, no ładuje. Nie? Ładuje energetycznie i wzajemnie, że my odwzajemniamy tym samym, to jest niesamowicie fajne i szczęście. Uważaj, uważaj. Widzę. Przepraszam. Jeszcze widzę. Mi się też fajnie ze wszystkimi rozmawiało. Tak. Z osobami, z którymi rozmawiałem, rozmawiało mi się po prostu super. Z każdym. I z Oliwią, i z tą Ewą, i z tą, co prowadziła. Bo zaczęliśmy rozmawiać. Blondynka, która wie wszystko. Tak. Też niesamowita babeczka. Ja zaczęliśmy od razu rozmawiać i nie zrobiłam jednej czynności, która mi ułatwia całą sytuację. Powtórzyć. Zapamiętanie, powtórzyć imię, zapytać jeszcze raz. Bo po prostu tak to wszystko się szybko zadziało i bardzo przepraszam, że zapomniałam. Ale moje, może też zapomniane, więc mamy 1-1, nie? No super. I ta Adrianna, tak? Tak, Ada. Ada, też super, super się z nią rozmawiałem, fajnie. Pośmialiśmy się bardzo dużo. Tak, tak, fajnie, fajnie. Naprawdę świetnie spędzony czas, nowe znajomości, takie, mam nadzieję, że też trwałe. Trzymam za to bardzo kciuki, bo fajnie, fajnie, fajnie. Człowiek, czuję, że się człowiek rozwija i czuję, że szybujemy. To jest dla nas też takie super, ponieważ my w aktualnym czasie mamy bardzo dużo tematów. Mam nadzieję, że z tą ostrością jest okej. Okay. Mamy bardzo wiele tematów tutaj i swoich i tak dalej. I to jest super. Dla mnie to jest rewelacyjne. Ja się wtedy odnajduję. Wiadomo, że człowiek narzeka, bo jest zmęczony. W pewnym momencie też trzeba znaleźć taki złoty środek i nie przewalać się robotą i tak dalej. Natomiast nasza praca to jest nasza pasja, to jest nasze hobby.
mamy to szczęście, no nie? Mhm. I pozwala nam się niesamowicie realizować i to jest rewelacyjne. Jak nasza książka, która trafi do wielu rąk waszych i już mamy plany do czyich jeszcze. Tak. I temat z torebkami, które się będą pojawiać i mam nadzieję, że to tylko wszystko się będzie rozrastać, tylko będzie zdrowie, bo to też chcę przywoływać do nas. Po prostu zdrowie i siła to będzie wszystko. Z całą resztą i z całym światem sobie poradzimy. Trzeba zawsze mówić o zdrowiu, tak uważam. Ja przepraszam się, nie odzywam, ja się tu mega skupiam, bo jesteśmy w centrum Warszawy i bardzo dużo tu jest samochodów. Tak, musimy tu jeszcze przyjechać 600 razy, żeby ogarniać to, uważaj, bo się wciska. No może nie 600, bo jest coraz lepiej z przyjazdu na przyjazd. Pierwszy raz, jak tu przyjechaliśmy, to ja bałem się auto zabrać. A no, jechaliśmy Uberem, tak. A teraz, no dobra, jedziemy swoim luzem. Ale to też jest super, no bo się uczymy jakby tego miasta, no nie? Fajnie jest znać, jednak Warszawa to jest takie miasto, że fajnie jest znać, gdzie jest jakie osiedle, gdzie centrum, ile to jest od centrum. No mimo wszystko, no nie? Tak jak ogarniamy Bielsko, czy tam aktualnie też Łódź, poszerzamy horyzonty. No, a my aktualnie jedziemy po Mikołaja i po moją siostrę. Dostaliśmy też, super, pokażę wam w mieszkaniu, fajne prezenty, będzie testowane. Jestem strasznie ciekawa, bo to jest nowa linia kosmetyków do włosów, jak już zauważyliście, od Bibio Cosmetics, więc jestem bardzo ciekawa testów. Na pewno się pojawi. Ja aktualnie używam innych szamponów Bibio, bo to jest nowa seria, więc tamte na razie sobie odłożę i testuję nowości, bo to też troszeczkę potrwa. Słuchajcie, zobaczcie, dostałam śliczną bransoletkę, idealnie pasującą do mojego naszyjnika od mojej siostry, także moja siostra wystroiła mi outfit dzisiaj. Tak, na szczęście. I przyniosła szczęście. Tak, no dokładnie, to była w tym kontekście przekazywana bransoletka właśnie, na szczęście. Ja cały czas mówiłam, że fajnie było poznać, udało się pogadać ze wam. Super. Tak. To jednak ta kobieta ma coś w sobie, no nie? Że potrafi poruszyć te tłumy. Mhm. I jest charyzmatyczna bardzo. Ona ma taką energię w sobie fajną, pozytywną. No i jeszcze z nią pożartowałem. Tak, tak. Krzyś przygotowywał żart, ale udało się go powiedzieć, więc dojść. O ostatnim momencie, jak wychodziło. Tak, tak, tak. No. My bardzo dużo schudliśmy na treningach z Ewą, a potem się zrobiliśmy starzy i ciężej nam to szło. Jesteśmy pod naszym hotelem, no, znaczy pod naszym mieszkaniem właściwie. Gdzieś tam będzie Mikołaj gonił. Tak. O, może go będzie widać, myślisz? A nie, bo my jesteśmy... Oj, to jest nie, w tak, tym budynku jesteśmy. W tym budynku, no. Zadzwoń do Asi. No, dzwoni właśnie. Zobaczymy, czy widać nas z balkonu. No, akurat jesteśmy pod blokiem i się zastanawialiśmy, czy to was zobaczymy. Szłaś balkonem chwilę temu? Aha, to nie ty w takim razie. Tak coś to mi się za nisko. To już za późno. No my jest... O, widzę cię! No gdzie? My... O, machar! A, widzisz, nie wiem, czy to widać. Co? Przed czerwonym samochodem bez tak, dachu, no? Tak, no. A, też cię widzę. No, bo to te godziny, ale nawet w miarę spoko się przejechało. Mhm. A jadł coś, czy nie? Aha. I nie zobaczył mi papier ciastka, więc dałam mu kawałek Grześka taki mały, wiesz? A to żeby... dobrze, bo to specjalnie dla niego kupiłam bez czekolady, więc żeby no, się nie upaprał. Zjadł, ale nie chciał więcej, także nawet nie proponowałam. Okej, super. No, także spoczka. A, no to się też odpoczęłaś, masz już siłę. Kaczę się, kurczę, już jest taka pora, jedę zobaczyć, czy wszystko w porządku. A, rozwalony spał. No, to super, to nie dał ci wciery. Nie, teraz siedzimy i oglądamy. No, mam też dla ciebie prezent. O, dziękuję. No, więc ci... A jak była? Super, naprawdę. I mam zdjęcie z Ewą i gadaliśmy z Ewą. Żartował Krzysiek z Ewą. Cześć, słonko! Cześć! Wyspałeś się? Dobrze! To teraz jesteś gotowy na przygody? No to super! To powiedz, żeby ciocia się poszła ubrać. Jestem gotowi już. A, jesteście gotowi? No, dobra, właśnie. Tylko przebrniemy przez ten korek i dokaraskamy się windą na górę i jesteśmy u was. Super! Czyli tak jak sobie zaplanowaliśmy, żeby Miki tak. Przespał Asi. Praktycznie cały czas. Zgadza się. Fajnie było, super. Ja jestem zadowolony. Tak, ja też. Cześć! Dzień dobry! Ty tak dziwiłeś, a przytulenie mamy? Na dzień dobry? Cześć! O, jaka rada! Cześć!
Jezus, jaki dobry. O Boże. O Boże, Asia, jaki dobry. Zaraz ci dam spróbować. O Jezus, to jest ta półka. Nie. Próbuj. Nie wiem, czy ty dojadłaś. No, bo to jest pudding. To jest sztos. No to tam jest twój. A może zjedz ją na pół, bo ja całego nie zjem, co się zasypcie. Ale bardzo dobre. Czas wracać. Wykończeni, szczęśliwi. Zadowoleni. Co? Krzyś właśnie idzie z walizkami na dół. Pakujemy się, jeszcze jedziemy do Złotych Tarasów i potem IKEA. Tak, także taki mamy plan na dzisiaj. My z Asią spałyśmy dzisiaj 3 godziny. Dobrą taktykę miałaś. Asia by chciała jechać. Wiecie jak jest. Szwagierkę traktuje mój mąż bardziej ulgowo niż mnie. No, także my się zbieramy, już ogarnęliśmy tutaj wszystko, żeby zostawić ze sobą porządek, bo na pewno tutaj wrócimy, więc chcemy, żeby ktoś nas chętnie tu wpuścił po kolejnym razem. I co, no szkoda, strasznie szybko minęło, ale mega fajnie było, zaliczyliśmy mega super event, spędziliśmy świetny czas i naprawdę wszyscy zadowoleni. Mikołaj płacze, bo totalnie nie chce wyjeżdżać, on jest przerażony, że będziemy jechać. Dojechaliśmy w miejsce, które kobiety kochają najbardziej. IKEA! Muszę nam to tak jak dzisiaj z tymi drzwiami. Tak, bez nadzieja. No, prawie równo, nie? Tak też czekałam na Asię, żeby wejść do samochodu, żeby nie trzaskać dwa razy drzwiami. Mówię, znaczy cztery... Każdy po swojemu, każdy w inną stronę. Ja chcę kupić... peksy. Nie no, wybrać sobie prąty. Do peksu. Asia chce stoliki. Nie peksy. Dotarliśmy na taksy i zamysł jest taki, że wybieram dzisiaj ostatecznie to, które chcę do wiatrołapu, żeby spasować korpus z frontami. Także zabieramy się za wybieranie, a że mam siostrę, to siostrę, o tam widać, to dopasuje to wszystko. Idziemy, wybieramy Asia. Czego? Finalnie, wymiarów nie znam, no nie? Czego? Ale chodzi mi o do wiatrołapu peksy. Paksy. Tak. I spiżarka. Ale bardziej szale. Spiżarka nie. Bo do spiżarki nie potrzebuję. Będzie. Wydaje mi się, ale to jest beżowe. Beżowe plus drewno będzie spoko. I tam będzie cegła jeszcze do tego, no nie? Albo ten Asia. No właśnie mi się zastanawiałam się między tym a tym i nawet nie wiem, czy ten nie jest lepszy, bo jest prosto, tak? No to są jakieś... Ale ja właśnie zaczęło mi się to podobać. Cegły i w ogóle nie. Myślisz? Mikołaj, on już wie, że będzie remont. Ach. Te klameczki ci się podobają? O, on już wybrał. Jak jest tam na górze, to chciałam włożyć te kurtki zimowe i coś tam. W pudłach takich, jak masz tam. Tak. No.